Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam Was do kontynuacji Uncharted 4 Kres Złodzieja. A dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania oraz zaznaczenia dzwoneczka, co by żaden film Was nie ominął. Ten strzał oznacza, że żyje. Jeszcze. Rozpoczynamy kolejną część w potrzasku. Czy to Galeon? Tak, na to wygląda. Oj. Dobra. Tak się zastanawiam, czy my dobrze idziemy, ale chyba dobrze. Cholera. Cmentarzysko okrętów. No, faktycznie. Patrz, ile tam tego. No dobra, chodźmy dalej. Możemy zejść tędy. Wygląda bezpiecznie. No jak wszystko na tej wyspie. Bardzo. Zobaczmy, co tu jest, bo tu jest, widzę, jakaś możliwość wejścia, to może jakiś skarb by się przydał? No niestety, nie tym razem. No, ugniemy się i może tam doskoczymy. Dobra. Gdzieś tu wyżej możemy? Nie. No to chodźmy tędy. Dobra, zbliżamy się. No, zbliżamy się, zbliżamy. Czyli co tędy chyba? Nie no, nie chcę tam. Chcę się jakoś rozbujać i skoczyć tutaj przed siebie. Nie wiem, czy mi się to uda. Udało się. Patrz, to sam. Chodź, trzeba się tam dostać. Schowaj się, szybko! Gdzież oni w nas walą? Skąd? A, stąd! Dobra. Poważnie!
oni mnie widzą, za tym tym. Ach, duża klata, a w środku wata. Dobra. Trochę mało mamy amunicji. Dobra. Idę. O kurczę, patrz jaka spluwa. Nie wiem, czy dobrze ja to wziąłem. Chodź. Przejdziemy przez ładownię. No, jeszcze jakiś jest gdzieś? Oj, z tym nie mogę przeskoczyć, patrzcie. Wszystko gra? Tak, to jakoś żyje. Chodźmy po twojego brata. No nie, muszę to gdzieś zostawić. No i gdzie tędy? Tutaj mamy? Ej, tędy się przeciśniemy. Dobra, próbujemy. Okej, dokąd udał się sam? Poszedł tędy! O, masz swoją odpowiedź. Dobra. Którędy teraz? Nie, tędy nie wskoczymy. Hmm.
No i którędy my mamy teraz iść? No i gdzie jest ten sam? Na górze jest. Dobra. On schodzi, czy ja mam wchodzić? Tym razem. Mają nas jak na tapce. Kostyć RPG! Klipy! Tam się schowamy! Aj, słabo. Ojej! Gdzie on jest? A, tam coś. RPG, dobra. Przekręt! Tam! Na drugim statku!
Jasna cholera! O kurczę. Jestem tuż za wami. Nie, no tędy nie przejdę chyba. Dobra. Okej, chodźcie. Nasi koledzy wrócili. Dokładnie. Tak. Zaraz, gdzie to RPG? Jest RPG. Kurczę. Nie mogę na to RPG przyłączyć się. Dobra. Udało się w końcu. No ale to chyba już nam nic nie dało. Ojejku. Ale akcja. Kolejna. Nie wierzę.
O nie. Muszę zwiać tej ciężarówce! Tu się schowam na górę, gdzie nie dostałem. Będę wysłać. O, dlaczego? Dlaczego? Co wyjątkowo uparcie! Przestań, już przestań! Na szczęście kiepsko prowadzi. No nie. Przestań, już przestań! Na szczęście kiepsko prowadzi. O, brzmiało lepiej w mojej głowie. Nieźle, młody. A, dzięki za pomoc. Uff. Chodź, wyciągnę cię stamtąd. Świetnie. Dawaj. Dobrze cię widzieć. Tak, w samą porę. No wiesz, trochę się zacząłem o was niepokoić. Dobra, musimy znaleźć Sama i Elenę. Hej. Ned. Jesteś cały? Tak. Słyszeliśmy wybuch i myśleliśmy... Jemu podziękuj. Znowu go uratowałeś? Oczywiście. Jesteś cała? Tak, tak. Było naprawdę gorąco, ale... On mi pomógł. Hej. Hej. A to co? A, kula mnie drasnęła. A ty? Urwisko. Podrapałem się. Co? Zgubiłeś Rafe'a? Wsadziłem jego ludzi na pułapkę Averiego. Sprytnie. Ej, słuchaj. Co do tego Alcazara, to wiesz... Może pogadamy później, okej? Gdzie teraz? Na plażę, druga strona miasta. Okay. Mam nadzieję, że nie zwróciliśmy niczyjej uwagi. Ja też. Ej, chwila. Co robicie? A jak myślisz? Właśnie się stąd wynosimy. Okej, możemy się wynieść, albo możemy pójść tam. Krótszą drogą. Drogą do czego? Do skarbu Averiego. Wow. No wiecie, Rafe musi pójść naokoło, ale my szalić możemy... Szalić Rafe'a. Wiktor, z całym szacunkiem, ale może byś raz posłuchał, ty nigdy co chce... nie wiesz, kiedy odpuścić. Jesteśmy tu z jednego powodu, tak? Tak? Nie przyszliśmy tu po skarb, przyszliśmy po ciebie. Wiem i doceniam to. Naprawdę. Jest dobrze. I mamy przewagę. Na razie. Damy radę. Nathan, i jak? Ha? Rozejrzyj się. Okej? Okay? Avery zatopił wszystkie statki na tej wyspie. Wiecie czemu? Ponieważ nie chciał stracić swojego skarbu. No właśnie. Bez względu na ludzi wokół niego. Bo nie chciał, żeby ktoś go śledził. Bo zabierał się stąd. Patrzcie na to. Okej? Znalazłem jego mapę wyspy. Patrz. To jego statek. Zaraz pod tamtą górą.
Właśnie tam jest nasz skarb. W to samo miejsce teraz zmierza Rafe, a my tutaj stoimy i kłócimy się jak jakieś głupki. No dobra, a co jeśli on stąd wypłynął, a jego statek zatonął gdzieś na środku oceanu? To dowiemy się, gdzie poszedł na dno. O Boże. Ile szukamy tego skarbu? Ha? Ty i ja. Nie obrażając ich, wiesz, oni nie łapią. Niestety mylisz się sam. Dobrze rozumiem. Okej. Okay. Uwierz mi, widzieli już nie takich świrów. Sam. Nie jesteśmy już dziećmi. Zrozum. Nie musimy już niczego udowadniać. Wiktor, gdzie samolot? Chodźcie tędy. Daleko jeszcze? Nie. To tuż za miastem. Co jeśli przy samolocie czeka Shoreline? Nie sądzę. Skąd ta pewność? Bo kierują się w stronę góry. Po skarb. Tędy! No i jest. Wysoko. Jak się tu dostałeś? No, po prostu zaskoczyłem, ale chyba musimy znaleźć inną drogę. Co to było? To ze strony góry. Pułapki Ivery'ego. To znaczy, że sami się wysadzą. Nie, to znaczy, że są na właściwej ścieżce. Ej, spokojnie. Nie dajmy się rozproszyć. Zeskoczyłem stamtąd, ale nie damy rady się tam wspiąć. Racja, może podstawimy coś pod ścianę. Może to? Może ktoś... No właśnie, może ktoś by pomógł. Hej, pomóc wam? Nie, dzięki. Damy radę. Widzicie jakieś przejście? Może tutaj? Nie. Ej, chodźcie, tędy. No nie, tutaj nic nie ma. No, zbliżamy się. Usycham z tęsknoty za swoim łóżkiem. Daleko stąd, jak blisko. Tu jest jakiś, patrzcie... Transporter? Wow, patrzcie na to. To coś w stylu kolejki linowej. Tak. Myślisz, że działa?
No i co? Jak to uruchomić? Nie widzę dźwigni, ale mógłbym przyciągnąć platformę liną. Może gdybyś dostał się na tamtą platformę? Co ty wyprawiasz, młody? O, jeszcze nie wiem. Nie. To chyba zły pomysł. No. Nathan, pomożesz? No, mów. Okej. O co im chodzi? Dobra, Wiktorze, mogę cię prosić? Pewnie. Ruszaj, Nathan. No, my przytrzymamy, a ty skacz. Nie zrzucicie mnie, prawda? Rządzę, ale nie. Cóż, może. No dobra. Jestem! Idziemy! Zrobione! Wskakujcie, przeciągnę was. Okej, czekamy. To imponujący wynalazek. Wow. Trzymajcie się! Jesteście cali? Tak, jak na kolejce górskiej. Chodź, Nathan! Dobra, Nathan, wspinaj się, pomogę ci. No i udało się. O nie! Skacz! Szybko! Ej, daj rękę! O kurczę. No dawaj. Sam! W mordę. Sam dawaj! Niezła akcja. No dawaj, skacz, złapię cię! No już! Nie, nawet o tym nie myśl, słyszysz? Wybacz, że cię w to wplątałem. Wy również. Przestań, to teraz nie jest ważne, okej? Okay? Skacz! Doprowadzę to do końca, Nathan. Sam! Hej, posłuchaj mnie! Jak to zrobisz, nie wrócę po ciebie! Słyszysz mnie? Przepraszam. Sam! Sam! No nie... Szanowny Bartosiu. Przejrzał twój blef? Najprawdopodobniej go zabiją. Chodźmy. Co zrobić? Ma rację. Oczywiście, że ma. Chodźmy. Tędy. Może go dogonimy. Uratuję go, a potem mu przyłożę. Lepiej na razie zajmijmy się ratowaniem. Co on sobie myślał? Po tym wszystkim, co razem... To jeszcze za mało? Po prostu go znajdźmy. Co tu jest? O, coś mamy. Zobaczmy. Dziennik z Libertalii. Christopher Exley. 24 stycznia 1718 roku. Dzisiaj rozpoczynam nowe życie. Teraz, gdy pod stopami czuję ziemi Libertalii, mogę się nazwać wolnym człowiekiem. Tutejsze miasta są pełne mężczyzn i kobiet, którzy żyją i pracują z zapałem i poczuciem celu. Widziałem, jak ze statków wypakowywane są towary, które następnie przygotowywane do transportu do kolonii. Ze szczytu wzgórz podziwiałem dostojne rezydencje New Devon. Radość, którą odczuwam, jest przemożna. Niech to miejsce będzie symbolem sprzeciwu wobec tych, którzy z nas kpili i nas prześladowali, naszych rodzin, naszych wielmożów.
władców naszego króla. Stwórzmy idealne społeczeństwo będące wzorem dla reszty świata i wykujmy swój własny los wyzwolony z okowów naszej dawnej egzystencji. Wznoszę toast za nowy początek, za Boga i wolność. No tak. Czy coś tu więcej jeszcze znajdziemy? Niestety, ale nie. No ale dobra i to. Tu jeszcze coś chyba dalej mamy, albo nie mamy? Nie. No i nie ma sama. No i co? Schodami w górę. Próbujemy. O, skarb. Zbadajmy. Malowana waza z dzióbkiem. Proszę, proszę. No ładna waza, ładna. Okej. Dziękujemy gro za wazę. Ale tu więcej chyba już nic nie ma. No dobra. Co proponujecie dalej? Możemy się po tym wspiąć. No możemy. No pomóż ta. Z tobą. Gotowy? My się tam teraz dostaniemy? Nie mamy tyle czasu. Nate! Nie! Nie pójdziesz samemu! Słuchajcie, wrócę po was, tak?
On na pewno nie podda się bez walki. No to będę z nim walczył, okej? Ale na pewno bez niego nie wrócę. A ty łaskawie posadź samolot jak najbliżej góry i bądź gotów do ucieczki. Czyli to co zawsze. To nie fair. Naczynia, Nate. Twoja kolej. Tylko spróbuj mi tutaj nie wrócić. Kocham cię. Ja ciebie też, kowboju. Czyli Nate odłączył się od reszty. Stróż brata mego. Ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku. To tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. I zapraszam do kolejnej rozgrywki. To tyle, trzymajcie się, cześć!